Lubimy, gdy w przyrodzie panuje ład. Z nadejściem wiosny spod śniegu wyłaniają się pierwsze kwiaty. Chociaż kolorem przypominają zimę, zwiastują nową porę roku. Pamiętam z dzieciństwa, jak wiosną czekało się na pierwsze nowelijki. Oczywiście, w tej chwili przez cały rok można na przykład dostać rzodkiewkę, ale najlepiej smakuje na wiosnę. To prawda. Rzodkiewka, bohater numer jeden dzisiejszego odcinka. Wykorzystamy ją absolutnie, ponieważ oprócz użyjemy rzodkiewki... korzenia, liści, a także kiełków. Zrobimy dzisiaj placki z rzodkiewką, liście rzodkiewki smażone w cieście naleśnikowym. Oprócz liści rzodkiewki w cieście i placków rzodkiewkowych przygotujemy dzisiaj sałatkę z kiełkami rzodkiewki, śliwką kalifornijską, kozim serem i orzeszkami pini. Podprażymy je w tej chwili, dlatego bo za chwilę będziemy smażyć placki, a ja rozrobię ciasto na placki. W tym czasie wyszukam najpiękniejszych liści rzodkiewki, które zostaną zanurzone w cieście. Żeby zrobić ciasto, potrzebuję mąki, wody, troszeczkę curry i sól. Mąkę daję krupczatkę i robię ciasto jak na naleśniki, dosyć rzadkie, żeby móc zanurzyć liście rzodkiewki. Wlewam wodę. I wsypuję curry. I sól. Jeszcze dodam odrobinę wody, bo ciasto musi być naprawdę lejące, żeby ładnie okleiło liście rzodkiewki. Jeszcze trochę zmiksuję. Teraz ciasto ma idealną, puszystą, kremową konsystencję. Pooddzielałem już liście rzodkiewki, dam je Joli. A ja rozgrzewam olej na patelni. O. Możemy już smażyć liście rzodkiewki. One mają taki meszek na powierzchni, dzięki temu ciasto łatwo przylgnie. O, proszę. Przygotuję resztę rzodkiewek na placki, ponieważ tego ciasta zostanie tutaj troszeczkę. Ta ilość rzodkiewek będzie w sam raz. Tym niecierpliwym proponujemy wersję z pociętymi liśćmi rzodkiewki wrzuconymi do ciasta bezpośrednio. Ale takie są znacznie smaczniejsze. Okej. Okay. Już, proszę bardzo. Tutaj. Mieszam rzodkiewki z ciastem. To ty może smaż placki, ale nazrywam świeżej szałwii. Szałwia ma bardzo intensywny smak, więc wystarczy tylko kilka liści. Pokroję drobno liście szałwii i wymieszam je z kozim serem. Jest tego naprawdę niewielka ilość. Dodaję pokrojone liście do kremowego serka, takiego koziego, który nadaje się do smarowania kanapek. On jest lekko słony, ale myślę, że można go jeszcze odrobinę dosolić, ale tylko tak ciut.
I oczywiście przyda nam się czarny pieprz. Wystarczy tego pieprzu. Dokładnie mieszam. Bardzo ciekawa kompozycja, świeża szałwia i kozi serek. Grylowane kalifornijskie śliwki mają takie otwory po pestkach, w które wkładam serek z szałwią. Placki już się przyrumieniły. Pierwsza patelnia zrobiona. Jola wysmaży ostatnią porcję placków, a ja przygotuję sałatkę. Na samo dno trafia jeden z ciekawszych gatunków sałaty, endywia z czempiasta. Żeby uzyskać takie jasne liście w endywii, trzeba jej liście złożyć i zawiązać na 2 tygodnie przed zbiorem, albo przykryć nieprzepuszczającym światło kloszem. Na szczęście jest to zadanie ogrodnika. I liście wtedy mają delikatniejszy smak, nie mają goryczki. Są słodsze i delikatniejsze. Sałata oprócz tego, że jest niskokaloryczna, jest bardzo zdrowa. Przydaje się zwłaszcza wiosną, kiedy należy oczyścić organizm z toksem. A oprócz tego jest bardzo smaczna. Na liście sałaty rzucam kiełki rzodkiewki, ponieważ rzodkiewka jest dzisiaj bohaterem naszego gotowania. Układam śliwki kalifornijskie faszerowane kozim serkiem i szałwią. Całość posypuję orzeszkami pini, pięknie podprażonymi i pachnącymi. Wszystko skrapiamy kremem balsamicznym i polewamy oliwą truflową. Ta jest przywieziona prosto z Toskanii. I na sam koniec odrobina czerwonego pieprzu. Sałatka gotowa, placki się usmażyły. Zaraz możemy ucztować. Wiosna zachęca do tego, aby na stole pojawiły się nowaliki, chociaż warto zadbać o to, żeby były z pewnego źródła. Mi osobiście z naszej rzodkiewkowej uczty najbardziej pasują liście rzodkiewki w cieście. Smacznego!